Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite YouTube. Dziękujemy. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. W wieczornej prognozie pogody dziś sprawdzimy sobie, co będzie działo się w dniu jutrzejszym. Od razu powiem, że bez większych zmian. Sucho, bez deszczu, jeszcze z przymrozkami. Natomiast, natomiast no cóż, przyjrzymy się temu, dlaczego tego deszczu nadal nie ma. Ja od razu powiem, że jest temu winny układ omega, który się całkiem dobrze już wykształcił i on tutaj będzie w kolejnych dniach mieszał w pogodzie. Zanim to oczywiście nastąpi, zerkniemy sobie na to, co się działo, na obserwacje. I tutaj bardzo ważna rzecz, bo część osób dawała mi znać, że opisy, które są tutaj, są nieczytelne. To troszeczkę zmieniłem kolorystykę, teraz powinny być bardziej czytelne. Dajcie znać. W komentarzach czy one są bardziej czytelne. Nad Polską dziś mieliśmy zachmurzenie piętra wysokiego, a to powodowało znów pojawienie się pięknych zjawisk na niebie, chociażby efektu bądź zjawiska halo tutaj tym razem nad Pininami. Bardzo ładne zdjęcie pani Jadwigi. Gratuluję zdobyczy. Tu również można było obserwować efekt halo tym razem limanowa, więc widzimy, że południe Polski Tutaj pod przede wszystkim brylowało, jeśli chodzi o te zjawiska na niebie. I kolejne zdjęcie również efektu halo, tym razem Wadowice, więc również Polska Południowa. No cóż, zobaczmy co tutaj się dzieje nad Europą. Nad Europą mamy wyżej i niżej niż znajdujący się na zachód od Francji, czyli tutaj przede wszystkim Wielka Brytania. Opady i burze na południu, a nad Polską typowa wyżowa pogoda związana właśnie z wyżem, który dominuje gdzieś tutaj właśnie nad Morzem Bałtyckim. Zacznijmy przede wszystkim od Wielkiej Brytanii, bo tutaj mamy niż, nisz, nisz, taki bardzo dobrze rozbudowany niż z centrum na południowy zachód od Irlandii. I problem polega tego niżu na tym, że on nie może dostać się bardziej w głąb Europy, między innymi do Polski, tylko gdzieś tutaj Dosłownie ściśnięty jest między dwa wyże, jeden znajdujący się tam daleko nad azorami, drugi znajdujący się nad Europą Centralną i front, front, system frontów atmosferycznych rozciąga się od Portugalii przez tutaj zachodnie wybrzeże Francji po Wielką Brytanię i tam występują opady deszczu lokalnie dosyć mocno pada, tego deszczu pada tam dużo, tego deszczu, którego brakuje tak bardzo chociażby u nas w Polsce. Zerknijmy sobie dalej, zerknijmy sobie na południe Europy, na południe od naszych granic występują znów opady deszczu, ale przede wszystkim występują w wielu miejscach na Bałkanach burze. Te burze lokalnie są dosyć intensywne. Tam dosyć również dużo deszczu pada. Również południowe Niemcy są w opadach deszczu pochodzenia konwekcyjnego. No a u nas mamy praktycznie bezchmurne niebo jedynie właśnie tu na krańcach południowych. Poniedziałek występowały chmury piętra wysokiego, również na krańcach północno-wschodnich i dzięki niemu mogliśmy obserwować tak piękne zjawiska na niebie, które też ostatnio widzieliśmy na samym początku tego odcinka. Przejdźmy sobie do frontów atmosferycznych, jakie będą miały miejsce we wtorek, a we wtorek bez większych zmian nad Polską. Nadal wyżowa pogoda, niżej. Jedynie na zachód od naszej granicy, to mocno na zachód, bo nad Wielką Brytanią, nad Irlandią i systemy frontów atmosferycznych. Okalają praktycznie od strony zachodniej ten układ wyżowy. No, nie wygląda to dobrze, tym bardziej, że ten wyż jest bardzo mocno rozbudowany. Co prawda ciśnienie w jego centrum nie jest aż tak bardzo wysokie, 1020-1022 hektopaskale, ale wystarczy to w tym układzie, który tu jest, żeby ten wyż był bardzo stabilny i raczej za bardzo nie zmieniał swojej pozycji. Tak jak wspominałem, niżej w Europie Zachodniej. Ta sytuacja baryczna będzie powodowała że ciepłe powietrze będzie kierowane, kierowane w kierunku Niemiec, w kierunku Belgii i w kierunku Holandii. Tam temperatury 26 do 27 stopni Celsjusza w dzień. Ciepłe powietrze dociera również do południowej Szwecji, gdzie jest cieplej niż w Polsce południowo-wschodniej i wschodniej 20-21 stopni Celsjusza, oraz do Finlandii. Z północy natomiast po stronie Wschodniej tego układu barycznego, tego wyżu, spływa cały czas chłodne powietrze, które powolutku się nagrzewa i dociera do nas, do Polski Wschodniej, już jako takie troszeczkę cieplejsze powietrze, ale jeszcze w nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę będą przymrozki. No i właśnie, o tej nocy porozmawiajmy. Piękna pogoda w całym kraju, praktycznie bezchmurne niebo. Dopiero po północy w Polsce Północno-Wschodniej pojawi się więcej zachmurzeń, ale opadów występować nie będzie nie znaczy opady nie będą występowały o temperatury na wysokości 2 m w godzinach porannych spadną przede wszystkim w Polsce południowo-zachodniej po części centralnej do 1 bądź 0 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze od 4 do 6 bądź 7 stopni Celsjusza. To będzie powodowało, że przy gruncie pojawią się przymrozki. Przy gruncie w Polsce południowo-wschodniej, a więc województwo podkarpackie, lubelskie, województwo świętokrzyskie, łódzkie, południe małazowieckiego i południe województwa podlaskiego, no i oczywiście województwo małopolskie. Tam temperatury w nocy spadną do minus 2, 3 stopni Celsjusza. Dlatego też Zaznaczyłem obszar, gdzie szansa na te przymrodki tej nocy będzie największa i warto na tym obszarze zwrócić uwagę na swoje rośliny. Wiatr słaby w całym kraju od 10 do 20, lokalnie 30 km na godzinę, szczególnie w Polsce zachodniej. No i przechodzimy już do dnia, przechodzimy do wtorku. No i tutaj sytuacja do końca nie jest pewna, ponieważ w Polsce zachodniej, centralnej, cały dzień z piękną słoneczną pogodą. Część modeli pokazuje w Polsce Wschodniej troszeczkę więcej zachmurzenia w godzinach popołudniowych i bardzo słabe, gdzieniegdzie opady deszczu. Ja raczej tych opadów nie przewiduję, raczej ich tutaj nie będzie. Jeżeli już, to pojawi się więcej zachmurzenia w Polsce Północno-Wschodniej, wschodniej, następnie centralnej. Jeśli chodzi o temperatury w dzień, będziemy mieli bardzo ładny podział na Polskę Zachodnią i Wschodnią. W Polsce zachodniej do 20 bądź 22 stopni Celsjusza, w Polsce wschodniej jedynie 14 do 16 bądź 17 stopni Celsjusza. Tutaj cały czas to chłodne powietrze od tego wyżu będzie napływało. No i jeśli chodzi o porywy wiatru, to będą raczej słabe. Dopiero w godzinach popołudniowych wzrosną w Polsce zachodniej i południowej. Tam wzrosną do 40 km na godzinę, na pozostałym obszarze od 10 do 20 km na godzinę. No, i cóż moi drodzy, układ Omega. To co też sama nazwa miniatury i tytuł tego filmu mówi. Jeżeli patrzymy sobie na te niże i wyże na tych pierwszych mapach, które wam pokazałem, nie widać tam raczej za bardzo. Nie można się doszukać żadnego układu Omega. Przede wszystkim, o co chodzi z tym układem Omega? Układ Omega jest takim dosyć specyficznym układem barycznym, nie tylko nad Europą, bo też nad innymi miejscami, miejscami, no ale my tutaj o Europie mówimy, kiedy mamy wyż i mamy ten wyż zablokowany dwoma niżami. Te niże najczęściej znajdują się poniżej, po jednej, po zachodniej i wschodniej stronie tego wyżu. I dlaczego układ Omega? Ano, dlatego, że jeżeli się dobrze temu przyjrzymy i porównamy to do litery Omega, no to wszystko nasuwa się samo niż niż wyż jeszcze raz niż niż wyż I jeżeli wyrysujemy sobie układ omega znaczy u, u, omegę no to mamy stąd jest właśnie ta nazwa stąd jest właśnie ta nazwa co charakteryzuje taki układ baryczny przede wszystkim to że jest bardzo stabilny przez wiele dni tu się praktycznie nic nie zmienia, a więc tam, gdzie mamy niże, tam występują opady deszczu, tam są bardzo duże sumy opadowe. Natomiast tam, gdzie mamy wyż, tam nie pada. I tam jest przede wszystkim ciepło, ciepło, coraz cieplej. To zauważamy chociażby ostatnio, dlatego, bo w całym centrum tej omegi temperatury dosyć ładnie zaczynają wzrastać nad Niemcami, nad Holandią, nad Belgią. Tam 24, 25, 26 stopni Celsjusza. No, i to ciepłe powietrze dosyć mocno napływa bardziej na północ, w kierunku właśnie tutaj północnym, po zachodniej stronie tego układu. Dlatego, tak jak wspominałem wcześniej, Finlandia, Szwecja, Norwegia z bardzo przyjemnymi i dosyć wysokimi temperaturami. Podczas gdy po wschodniej stronie tego, tej Omegi, czyli tego układu, te chłodne powietrze z północy spływa i między innymi do Polski południowo-wschodniej dociera. No i tam jest oczywiście zdecydowanie chłodniej. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Tu, o właśnie, tu jeszcze te strzałki wam pokazałem, a więc ciepłe powietrze jest zaciągane po zachodniej stronie tego układu, chłodne powietrze jest ściągane po wschodniej stronie tego układu. Te chłodne powietrze potem się rozchodzi w stronę Rosji w tym wypadku, czy tam tych innych krajów, natomiast ciepłe powietrze jest pchane bardzo mocno na północ. No i zerknijmy, jak ten układ Omega będzie wyglądał w Polsce w kolejnych dniach. 15 maja... No i 15 maja bez większych zmian, a więc wyżowa pogoda, między innymi nad Polską, nad Morzem Bałtyckim, na południu Skandynawii również niżej cały czas stacjonować będą na zachód od tego układu, a więc tutaj Francja, Wielka Brytania. Hiszpania, tam dużo opadów deszczu. Po wschodniej stronie tego wyżu również niżej, ale też spływ chłodnej masy powietrza. Więc tu raczej się za bardzo nic nie zmieni. 16 również bez większych zmian. Aczkolwiek sam układ i oś tego układu zacznie przemieszczać się bardziej w kierunku Rosji, zacznie się odchylać. I sam wyż powoli też zacznie się oddalać od naszych granic. To spowoduje, że te przymrozki ustąpią. W Polsce wschodniej oczywiście będzie trochę chłodniej, ale te przymrozki już ustąpią i temperatury będą powyżej zera. 17 maja jak widzicie, bez większych zmian, aczkolwiek powoli możemy obserwować taką degenerację i rozpad tego układu, ale mimo wszystko nadal niżej po stronie zachodniej i wschodniej, a wyżej gdzieś tutaj nad Morzem Bałtyckim. No i 18. Bardzo podobna sytuacja, bez większych zmian, dopiero 19, czyli ten weekend będzie takim bardzo istotnym dniem, znaczy takim bardzo istotnym takimi bardzo istotnymi dniami, kiedy to się prawdopodobnie zacznie zmieniać, ale już trzy dni temu te zmiany miały pojawić się w czwartek bądź w piątek, następnie w sobotę, teraz to wszystko zostało przesunięte do niedzieli. Niestety widzimy cały czas, że modele odsuwają od nas te, te zmiany tego układu, rozpad tego układu. Tak jak wspominałem, te układy są bardzo trwałe, no i nie widzimy na razie opadów deszczu. Zerknijmy sobie na czwartek, 16 maja, już na sytuację baryczną normalną przy gruncie, czyli na niższych wysokościach i widzimy nadal wysz nad Europą. Ale od zachodu powolutku do nas będą zbliżały się niże. No i według modelu ECMWF w Polsce południowo-zachodniej i południowej już dostaniemy się pod wpływ. Niskiego ciśnienia, ale mimo wszystko raczej opadów z tego nie będzie. Oczywiście temperatury będą wyższe w Polsce Zachodniej, będą one wyższe w takim pasie Polski Zachodniej, Północnych Niemiec, Holandii i Belgii. Tamte temperatury będą powyżej 22-23 stopni Celsjusza, podczas gdy w Polsce Wschodniej będą zdecydowanie niższe 16-17 do stopni Celsjusza właśnie z racji tych wyżów. No i cóż, opady deszczu. Co z tymi opadami deszczu, bo tutaj cały czas mnie o tym pytacie ja też to się bardzo mocno zastanawiam. Zerknijmy sobie jeszcze raz na modele opublikowane na wetter3.de, w tym wypadku GFS. Na niebiesko zaznaczona akumulacja opadów deszczu w ciągu 12 godzin dla danego regionu i dla danego dnia. Tutaj mamy poniedziałek, jeśli chodzi, znaczy poniedziałek. Mamy 15 15 maja, czyli Środa. No, i jeśli chodzi o Środę, w Europie Zachodniej całkiem duża akumulacja opadów, szczególnie na pograniczu Niemiec i Francji oraz na południu, na Bałkanach również. Dużo opadów na północy, czyli tam, gdzie jest, jest na zewnątrz tej literki omega. Natomiast wyż znajduje się nad Morzem Bałtyckim i między innymi nad Polską zero opadów. Nie ma szans na opady w we wtorek, nie ma szans na opady w środę, no to zobaczmy czwartek. Jeśli chodzi o czwartek, tutaj nadal brak żadnych opadów, dużo opadów, znów akumulacja na pograniczu francusko-niemieckim, na południu we Włoszech, Słowenia, tam bardzo dużo deszczu, u nas deszczu brak. Kolejny dnia, dzień piątek, nadal bez żadnych opadów w Polsce. Tak jak mówię, te opady kumulują się gdzieś na zachód i na południe od naszych granic. Piątek może być dosyć niebezpieczny dla północnych Włoch i dla Słowenii, ponieważ tu się powoli będą zbliżać niżej do naszych granic i będzie bardzo dużo opadów, właśnie na południu, na południu Niemiec oraz tutaj Austria. Tam może dosyć dużo tego deszczu spaść. U nas, oczywiście, bez deszczu. Sobota również. Część modeli numerycznych pokazuje, że troszeczkę deszczu spadnie w Polsce Południowej, ale to tylko tyle. Moi drodzy, jak zerkniemy sobie na model GFS i zobaczymy sobie kolejne dni, widzimy, że z dnia na dzień temperatury będą rosły. One gdzieś tak koło 20 wzrosną do 23-24 stopni Celsjusza dla Warszawy ale deszczu do 18 19 zupełnie zupełnie nie widać dopiero potem zaczynają się pojawiać ale też niezbyt duże ilości Będziemy tą sytuację obserwowali chciałbym mieć dla was lepsze informacje ale na razie tych lepszych informacji nie mam natomiast cóż będziemy Cały czas zerkali na to, co się dzieje. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco. Możecie oczywiście zostać wspierającym ten kanał. Możecie zainstalować sobie aplikację Monitor Burz, żeby być na bieżąco z burzami, których w tym momencie nie ma, <laughs> ale będą, w końcu kiedyś się pojawią. No i na stronę obserwatorzy.info, gdzie też znajdziecie najnowsze prognozy burzowe. Pozdrawiam serdecznie.